dostaję informację, że to już. Przed Państwem Janusz Korwin-Mikke. Wielkie brawa. Ja zabierałem głos teraz pan. Ja pierwszy? Tak. Ja już pan zabierałem. Proszę. Dobrze. To by za mikrofon. Dziękuję. Proszę Państwa, trudno mi powiedzieć, jakie będą wyniki tych wyborów uzupełniających. Głęboko wierzę, że będą bardzo dobre. Głównie dzięki temu, że frekwencja w wyborach jest dość niewielka i wystarczy, żeby ludzie, którzy na nas głosowali, w wyborach parlamentarnych zagłosowali, a pan mecenas wygra to z dużą przewagą. Natomiast liczymy, że wyborcy pozostałych nie będą tak bardzo skłonni do pójścia do urn, zwłaszcza wyborcy PiS-u. Natomiast, proszę Państwa, taki jest argument racjonalny. Otóż jest taki, że nasza partia jest jedyną partią, która jest poza układu, która ma... Światło z rzutnika, to najlepiej. Która ma zupełnie odwrotne podejście do polityki, czyli normalne podejście, obecne jest anormalne. Mianowicie, my uważamy, że trzeba wrócić do Europy, że trzeba wrócić do normalnych zasad europejskich, odrzucić całą Unię Europejską, z jej jakiś komunauter, tym całym bagażem, który jest całkowicie antyeuropejski w swoim duchu. Wszystko to, co w Europie nazywano dobrem, w Unii nazywa się złem i odwrotnie. W Europie morderca wisiał. W Unii Europejskiej kara śmierci jest zakazana. W Europie człowiek decydował o sobie, więc w zasadach chcącemu nie dzieje się krzywda. W Unii to państwo decyduje o człowieku. W Europie dzieci należały do rodziców. W Unii to państwo decyduje, co robić z dziećmi, czy je szczepić, kiedy chodzi do szkoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Europie kobiety mają przywileje, w Unii mają tylko równe prawa. I tak dalej. Powtarzam, w Europie nie było koedukacji. W Unii Europejskiej jest koedukacja. W Europie chłopców uczą, że mają być agresywni, mają bronić kobiet i dzieci. W Unii agresja jest czymś złym. Agresywny człowiek jest złym. Jak mamy się bronić przed załóżmy muzułmanami, kiedy nasi chłopcy będą wychowani na nieagresywnych? Jak to ma być? Wszystko to jest odwrotnie niż w Europie. To jest najbardziej skrajnie antyeuropejska organizacja, jaka istnieje. To jest tak zwana Unia, to jest ta Unia Europejska. I my chcemy wrócić do Europy, wrócić do normalności. Bo to jest normalne, że mężczyźni są agresywni, bronią swoich kobiet i swoich dzieci. To jest normalność. Jest rzeczą normalną, że nie ma czegoś takiego jak podatek dochodowy. To jest dopiero wynalazek z 1913 roku w USA na przykład. Pomysł, żeby człowieka, który pracuje, karać, a człowiekowi, który nie pracuje, dawać, nagradzać go zasiłkiem, jest czysto absurdalny. W Europie była zasada, kto nie pracuje, ten nie je. W Unii oczywiście jest dokładnie odwrotnie. Także powtarzam, to co chcemy zrobić, to wrócić do normalności. I oni wszyscy mówią, jak wydawać wasze pieniądze. Wszystkie te partie to partie właścicieli niewolników, którzy uważają, że będą wami rządzić. A my mówimy, zostawimy wam wasze pieniądze i wydawajcie je jak chcecie. To jest podstawowa różnica. Głosując na jedną z pozostałych partii, państwo stoicie na stanowisku, że jest właściciel niewolników i niewolnik ma tylko prawo wybrać sobie właściciela raz na kilka lat. Ale mówimy, że nie. To my mamy decydować. Nie może być tak, żeby jak wygra PO, to dzieci chodzą do szkoły w wieku lat 6, jak PiS to w wieku lat 7, a jak SLD to w wieku lat 5, prawda? To rodzice mają decydować o tym, w jakim wieku, czy w ogóle dzieci mają iść do szkoły. Bo są ich dzieci, a nie dzieci państwowe. I proszę zrozumieć tę podstawową różnicę. I oczywiście, czy będzie tam w Senacie, będzie bredził coś senator z PO, PiS-u i tak dalej, prawda? To nie będzie nie zrobią żadnej różnicy, a głos człowieka, który głosi coś odwrotnego, państwo dostrzeżecie. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby był chociaż jeden człowiek spoza układów. W Parlamencie Europejskim jest kilku, prawda? To może i w Parlamencie Polskim też się znajdzie miejsce dla jednego. I o to chodzi. Proszę Państwa, to jest rzecz fundamentalna, cywilizacyjna. Prawda? Tu nie chodzi tylko o, bo tym mówią, że tam coś się załatwi dla Suwalszczyzny, coś się załatwi dla ziemi łomżyńskiej, jak ktoś inny obieca coś tam dla Grajewa. Proszę Państwa, no,
To są takie gadanina, że Polska jest podstawą czerwonego sukna, który każdy na swoją stronę ciągnie, prawda, coś obiecuje. Nie, proszę Państwa. Trzeba załatwiać coś dla Polski, dla Europy. Trzeba, krótko mówiąc, dbać o powrót do normalności. Oczywiście kontrrewolucje odbywają się w słowach, w prawie, nie na ulicach. My nie chcemy rewolucji, my chcemy kontrrewolucji. Chcemy, żeby zmienić prawo, chcemy, żeby oddziaływać na umysły ludzkie, żeby ludzie poczuli się ludźmi wolnymi, żeby chcieli być wolnymi. Bo bardzo wielu ludzi uważa, że to jest dobrze, że jest tak, jak jest. Ja cytowałem tutaj w Sejnach spotkanie, które miałem w Gdańsku, pamiętam, dawno temu. Wybory prezydenckie, staje facet i mówi: Panie, ja nie chcę, żeby pan był prezydentem. Ja mówię, dlaczego? No bo jak pan będzie prezydentem, to ja będę zarabiał nie 2000, tylko 4000. Jest to powód niewątpliwie. I człowiek to bardzo racjonalnie uzasadnił. Mówi tak, teraz to ja mam niby te 4000, 2000 są w podatkach, prawda? Państwo mi zabiera te 2000, ja dostaję pozostałe 2000 na rękę, ja je przepijam i rodzina żyje do pierwszego z pensji żony, ale z tych 2000, które państwo mi zabierze, no tak, mieszkanko kwaterunkowe, ale marne, bo marne, ale jest. W razie choroby lekarz, no marny, ale będzie. Szkoła dla dzieci może marna, ale jest. I emerytura może marna, bo marna, ale będzie. A jakbym był człowiekiem wolnym, miał te całe 4000, to ja bym je przepił i z tego by żyła rodzina. Był to świadomy wyborca lewicy. Człowiek, który chce być niewolny, prawda, chce, żeby pan za niego dbał, prawda, pan korzystał z jego pracy, no i pan mu tego tam szczotkował, prawda, pupę wytarł, prawda, nakarmił, przyłożył i tak dalej. No, typowe rozumowanie, nie, proszę, wiecie, że większość niewolników w Rzymie to byli ludzie, którzy się dobrowolnie sprzedawali w niewolę. Bo sami nie dawali rady, prawda, i pan za nich decydował. No, także to jest ta podstawowa różnica. I dlatego tak nam na tym zależy. Zależy nam na również głosie racjonalności w sprawach międzynarodowych. Wszystkie te partie, które są w Polsce, zapomnieli o jednej maksymie Romana Dmowskiego, który, człowiek miał bardzo wiele zdrowego rozsądku i powiedział na przykład, że są ludzie, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Otóż ja się takich ludzi nie zaliczam. Ja bardzo kocham Polskę. Rosję kocham oczywiście tym bardziej dalej od Polski. Z daleko od Polski to ją kocham. I chciałem zauważyć rzecz niesłychanie ważną. Otóż ja od maleńkości, odkąd zacząłem życie polityczne, w wieku lat, no, powiedzmy sobie kilkunastu dużych, prawda, mnie wbijano do głowy, że niesłychanie ważne dla Polski jest powstanie niepodległej Ukrainy, Białorusi przy okazji też, że się mało mówiło, ale też jest ważne, Litwy. Niesłychanie ważne, bo to zmieni całą geopolitykę, zmieni cały układ. I to jest prawda. Mamy niepodległą Ukrainę, niepodległą Litwę, niepodległą Białoruś. I co się stało? Politycy tego nie zauważyli. Wszyscy mówią dalej tak, jakbyśmy graniczyli z Rosją albo graniczyli ze Związkiem Sowieckim. Czasem naszym sąsiadem w tej chwili nie jest Rosja, tylko Ukraina. Rosja też oczywiście w kawałku królewieckim, prawda? Ale na tym odcinku nie mamy żadnych zatargów, prawda? Nie ma żadnych napięć, tam się nie dzieje strasznego. Natomiast owszem, są kłopoty z Ukrainą, tam banderowcy, nie banderowcy, prawda? Prawy sektor, nie prawy sektor. Rozmaite tam spory, oni się żądają tam zasania, chełmszczyzny, Łemkowyny, etc. Polacy przybąkują czasami też Lwowie, prawda, o rzezi na Wołyniu i tak dalej. Tu mamy zadrażnienia. Nie mamy żadnych zadrażnień z Rosją w tej chwili. Natomiast są kręgi w Polsce, które na siłę usiłują nas wciągnąć w konflikt z Rosją. Tego ja nie widzę żadnego powodu. Oczywiście możemy sobie zwłaszcza konfliktu z Rosją. Jak jest, to trzeba stawić czoła. I oczywiście, nie ma racji. W tej chwili nie mamy żadnych powodów. Żadnych. I dlatego się przeciwstawiam takim poglądom. A poza tym jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobre stosunki, żeby nie było żadnych sankcji. Bo to, proszę Państwa, powiedzmy sobie taką prostą rzecz. Powiedzmy sobie, że ja mam syna i pan mecenas Barszewski ma też syna. No nasi synowie postanowili dokonać jakiejś transakcji, no jeden sobie drugiemu sprzedać samochód za ustalenie uwagi. Jeżeli nasi synowie chcą zawrzeć transakcję, to znaczy, że obaj na tym korzystają, nie? Jeden bardziej potrzebuje samochodu, drugi bardziej potrzebuje pieniędzy albo odwrotnie, tak? Inaczej by nie zabrali. Jeżeli ja zabronię mojemu synowi zawrzeć transakcję, to obaj nasi synowie stracą. Ale powiedzmy, że ja tego nie zrobię, a pan Barszewski
zakaże swojemu synowi. Co się stanie? Obaj synowie stracą. Jest kompletnie obojętne, czy Polska nałoży sankcje na Rosję, czy Rosja na Polskę, i tak obie strony tracą. I te działania są absurdalne, po prostu absurdalne. Rząd, Europą rządzi kupa kretynów. Ja siedzę tam na miejscu w Brukseli. To są kretyni, rozumcie państwo. Ja siedzę w tym Parlamencie Europejskim i słyszę te przemówienia. Tak, pamiętam, jak za komuny, to w każdym przemówieniu trzeba było powiedzieć o demokracji socjalistycznej, o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, tam o klasie robotniczej i walce o pokój, tak? A teraz trzeba powiedzieć o demokracji, o prawach homoseksualistów, o prawach kobiet i o walce z globalnym ociepleniem. Generalnie w każdym przemówieniu, jakie by ono nie było, jeżeli państwo się dowiecie, że jest problem plam na Słońcu, no to trzeba powiedzieć, że więcej demokracji na Słońcu i problem plam na Słońcu zostanie rozwiązany, prawda, sam w sobie. Ja nie żartuję. Koło mnie siedził na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych pan Sarczek, socjalista hiszpański, no socjalista wiadomo tego, no ale jak na socjalistę to prawie normalny. I proszę państwa, on słucha tego, co się gada było na temat Libii, gdzie Amerykanie chcieli zaprowadzić demokrację, zaprowadzili, już jest 200 tysięcy trupów, prawda? I demokracja dalej się pięknie rozwija w Libii. Otóż, proszę państwa, słucha tego, słucha, potem poprosił o głos i mówi: panowie, o czym wy mówicie? Chcecie wprowadzać walkę prawa kobiet w Libii? Tam nie ma żadnego problemu praw kobiet, tam jest problem facetów, którzy mają karabiny maszynowe i grzeją do siebie z każdego rogu ulicy. Ja byłem w tej Libii 13 lat. Wy mówicie, że trzeba zakazać eksportu broni do Libii? Libia jest eksporterem broni do połowy Afryki. No to odebrali mu głos i dalej gadali o prawach kobiet w Libii i tak dalej. Także oni na każdy temat tak gadają. Więc i ci ludzie, prawda, tam decydują na przykład o sankcjach na Rosję, albo odwrotnie, prawda, wygłaszają przemówienia. Ja będę głosował, jadę we wtorek w Brukseli, będzie dyskusja na temat Czarnogóry. Będzie 425 poprawek do rezolucji w sprawie Czarnogóry. Tutaj wszystkich będziemy głosowali. Oczywiście nikt tego nie zauważy. Co tydzień się ogłasza rezolucję w sprawie Putina. To niezwłaszcza dyskusje, czy się go ostro potępia, czy bardzo ostro potępia. Są głosowania, prawda, dyskusje, po czym pan Putin się tym podciera, prawda, i wszystko jest. No, to jest coś nieprawdopodobnego, w ten cyrk, w którym ja tam biorę udział. Płacą mi pieniądze, no, zbiorę. Ale im prędzej się to towarzystwo rozgoni ze mną włącznie, tym lepiej. Otóż naprawdę jest taka historyjka czasów komunistycznych, jak przychodzi Żyd do rabina i mówi: Rebe, ja mam problem. A jaki ty masz problem? Ja mam taki problem, ja wygrałem milion w totka. To za problem. Ale co ja mam z tym milionem zrobić? No to rabin pomyślał, mówi: ty wiesz co? Ty to złóż PKO. Ale Rebe, to PKO, to nie wiadomo, to ten bank co? Za PKO odpowiada Polska Republika Ludowa. Rebe, ale już ten PRL to taki podejrzany twór, to też może się... Za PRL odpowiada cały Związek Sowiecki. Rebe, to kolos na glinianych nogach, to w każdej chwili może rozlecieć. Za Związkiem Sowieckim stoi stały obóz socjalizmu. Rebe, przecież socjalizm to głupia idea, to po prostu geny wymyślili. Ty słuchaj, jak się rozwali PRL, wali się Związek Sowiecki i cały obóz socjalizmu, to będzie żałował tego głupiego miliona złotych. No więc jak się rozwali ta cała Unia Europejska, to nie będę żałował tych głupich, tam 50 tysięcy, co dostaję miesięcznie. Jakoś bez tego. Ja tam nie jestem dla pieniędzy, znaczy ja nie działam w dla pieniędzy, więc tam jakoś to przeżyję. Proszę Państwa, musimy się na ten okres przygotować. Ten czas już nadchodzi, Unia się już rozpada. W tej chwili w kuluarach się mówi tylko, czy to jest ostatnia kadencja parlamentu, czy może przedostatnia. Unia jest wszystkim zadłużona już. Zdążyła się przez kilka lat zadłużyć na 30 miliardów euro. I wszystko jest na lepszej drodze dla zwiększania zadłużenia. Po prostu
ludzie mają, nie mają już chęci płacić na ten, na te głupoty, więc to z braku pieniędzy siądzie. No i trzeba się na to przygotować. Proszę pamiętać teraz tak. Mamy na jednej, ty Państwo macie spokój, bo tu tam jest. Macie tutaj Rosję, Litwę i Białoruś na granicy, to są bardzo spokojne kraje. Natomiast na południe jest ta Ukraina, niespokojna, tutaj nie wiadomo, co się może stać. I na drugim krańcu, w Niemcy, w których też jest w tej chwili niepokój i nacjonaliści podnoszą głowę, różne rzeczy tam się mogą stać. Chcę przypomnieć, że mieliśmy kiedyś jako sąsiada bardzo spokojny kraj, jakim była Republika Weimarska, a któregoś dnia zniknęła i na jej miejsce pojawiła się Trzecia Rzesza. Też nie wiadomo, co się może pojawić na gruzach RSM. A pamiętajmy, że Polska nie ma oficjalnego traktatu pokojowego z Niemcem. Tak samo jak Rosja nie ma z Japonią, bo Japonia nie uznaje zaboru Wysp Kurylskich. Tak samo Niemcy kategorycznie odmawiają podpisania z nami traktatu pokojowego, bo nie uznają zaboru Ziem Zachodnich. I Niemcy bardzo starannie finansują i chronią irredentę ukraińską. Wspominajmy, że politycy ukraińscy, terroryści ukraińscy zawsze byli, znajdowali schronienie w Niemczech. Nawet kiedy były świetne stosunki sanacji z III Rzeszą, to jak był zamach na Pierackiego, to zamachowcy się schronili w Niemczech i ich nie wydano w Polsce. Bandera, to przypominam, schronił się w Monachium i zginął w Monachium. Przypominam, że pan Jaceniuk, obecny premier Ukrainy, przyjechał z walizy tam z torbą, siatką, reklamówką z 5 milionami dolarów z Niemiec. Prawda? Pan Kłyczko, burmistrz Kijowa, też jest rezydentem niemieckim, jego brat jest bodajże obywatelem RFN nawet. Tak? Pani Tymoszenko pojechała się kurować przypadkiem do Niemiec. No. I Polska się nagle może znaleźć między Niemcami, które mają lekkie pretensje do nas, i Ukraińcami, które mają do nas lekkie pretensje tam. Trzeba się na taką czasy przygotować. Polska musi się zbroić. I tu Państwu znowu powiem coś takiego. Jeżeli ja się trochę boję Ukrainy, trochę się boję, to niekoniecznie musi być źle, ale może być źle. A polityk się musi zawsze liczyć z najgorszym. No to ja się bardzo cieszę, że Ukraina 2/3 swoich wojsk musi trzymać na swojej wschodniej granicy, nie? Sąsiad naszego sąsiada jest naszym sprzymierzeńcem. Taka jest reguła. Geopolityki. To się zmieniła, prawda? Czego nasi politycy tego wyraźnie nie dostrzegają. I tu, proszę Państwa, przechodzę gładko do problemu obecnej zmiany, bo w tej chwili się szykuje wielka zmiana w polityce. Mianowicie wykrywają się teczki prawdziwe. Na razie pana Wałęsy, no, ale podobno już kilka ciężarówek będzie odnalezionych, które gdzieś były chowane. Bo ja pamiętam, byłem autorem uchwały lustracyjnej w 1989 roku w Sejmie. No i wtedy podchodzili do mnie różni oficerowie służb specjalnych, i ci weryfikowani, i ci negatywnie weryfikowani, bardzo różni. No i oni mi wszyscy mówili, że ministerstwem rządzi nie minister, bo jemu się nie mówi prawdy, bo to jest polityk i może wyklapnąć językiem, tylko ministerstwem rządzi ten, który wie, że na przykład akta księży, którzy kapowali, znajdują się na 4. piętrze, w szafie koło szafy sprzątaczki, prawda? I ten, kto o tym wie, ten rządzi. Ministrowi tego się nie mówi, bo po co ma to wiedzieć, nie? Otóż w tej chwili zaczynają, niektóre te szafy zaczynają się otwierać. Się otwierać chęcią czy niechęcią. I pokazuje się prawda o III Rzeczypospolitej. Się prawda, jak powstawało to państwo. A prawda jest taka, że młodzi ludzie tego nie pamiętają oczywiście, bo skąd mają pamiętać. Ale był rok 1984, w 2 lata po stanie wojennym, pan generał Jaruzelski ogłosił referendum, czy zrobić reformę gospodarczą. Proszę sprawdzić w internecie, to coś było. Nie uzyskał większości. W kraju komunistycznym większość ludzi nie zagłosowała za, tak jak chciała władza. W tym momencie co robić, żeby ludzi namówić do reformy? No trzeba ich jakoś przekonać, że to jakaś zmiana nastąpiła. No i właśnie zrobiono tę zmianę. Pan generał Kiszczak za polecenie przekazania władzy opozycji.
No i przekazał władzę ludziom, do których miał zaufanie, czyli swoim agentom. Chciałem Państwu przypomnieć, że w 1983 roku Solidarność została rozwiązana. Natomiast w 1988 na polecenie władz agent bezpieki Lech Wałęsa zarejestrował nową Solidarność, do której chodzili praktycznie sami agenci bezpieki. I tej firmie przekazano władzę w Polsce. Przekazano władzę swoim agentom. Nie było żadnej walki. Po prostu władza uznała, że trzeba dokonać zmiany szyldu. Żeby ludzie uwierzyli, że się coś zmienia. Patrzcie Państwo na zmiany, jakie zaszły w Polsce. Za komuny walczyliśmy z biurokracją. Pamiętacie Państwo, jak ktoś z Państwa jest starszy, pamięta? Walczyliśmy z biurokracją. Co by się stało, gdyby w 1989 roku ktoś, w 88 roku, ktoś powiedział, musimy czterokrotnie zwiększyć biurokrację. Trzęsienie ziemi, prawda? A teraz mamy 4 razy więcej urzędników niż było w tym. I ludzie to przełknęli, bo to Solidarność, bo to Unia Europejska. No? Tak ludzi oszukano. Pod pretekstem zmiany stworzono jeszcze gorszy socjalizm niż był przedtem. Tak ludzi oszukano. I tutaj szapobada pana generała Kiszczaka, prawda, on to zmontował. To było bardzo precyzyjnie zmontowane. Będziecie Państwo wiedzieć, że chociaż rządziła junta pana generała Jaruzelskiego, to przecież nadal formalnie istniało PZPR. Cała władza zgodnie z konstytucją należała do PZPR. Tak było, to była poprawka konstytucyjna 1986 roku, że PZPR ma kierowniczą rolę w państwie. No i ta partia wcale nie chciała oddawać władzy. Co zrobił generał Kiszczak? Zmontował taką ordynację wyborczą, proszę sobie zajrzeć do enciklopedii, ktoś nie wierzy. Czy Solidarność dostanie w Sejmie tylko 35% miejsc, a 40% będzie miała PZPR, a resztę sojusznicy PZPR, czyli ZSL i SD. Tylko to byli agenci generała Kiszczaka. No i po wyborach na polecenie generała Kiszczaka, ZSL i SD zawarło sojusz z Solidarnością i w ten sposób wycyckano PZPR. No, na uchwale ojczyzny zresztą, ja wcale PZPR-u nie żałuję. No. Ale to wszystko była operacja zaplanowana bardzo starannie, żadnego zrywu, sponieważ nic nie było. No, wszystko była kolorowa operacja. Powtarzam, przy okrągłym stole siedzieli reformatorzy PZPR i agenci generała Kiszczaka. I ta prawda wychodzi, oni się boją tego pokazać, bo cała racja to, że my nas ze styropianu, prawda, myśmy walczyli. Co Wałęsa walczył? Co on robi takiego walczył? Po prostu był agentem, wykonał polecenia. Nie tyle. Tylko część tych ludzi, większość tych ludzi się boi tego przyznać. Wszystkich obozów się przyznać. W Magdalence siedzieli agenci bezpieki. Przypominam, że w Magdalence nie było Jarosława Kaczyńskiego. Ale Lech Kaczyński był. Ta prawda jest bardzo nieprzyjemna dla wszystkich obozów, które się wywodzą z okrągłego stołu. A my nie jesteśmy z okrągłego stołu. Nigdyśmy nie zrobili. Następiono, nas ośmieszano, prawda? Jak to można? Wałęsa agentem, jak wy mówicie coś takiego, prawda? Bohater. Cały świat. Traktowano nas jako szołomów. My nie uznajemy okrągłego stołu, nas nie wiąże okrągły stół. Myśmy go nie podpisywali i nie będziemy oszczędzali tych ludzi, nie będziemy oszczędzali prawdy o okrągłym stole. I proszę Państwa, szykują się podstawowe zmiany w Polsce w tej chwili. No i mam nadzieję, że jaskółką tych zmian w Senacie będzie pan Mesterz Baszczewski. To pierwszy sygnał, że Polska chce wyjść z tego strupiowszego układu okrągłego stołu i chcę wracać do normalności. Takiej Europy, jaka była kiedyś. Europy, w której Państwo nie uwierzycie. Ale przed pierwszą wojną światową, tuż przed pierwszą wojną światową, robotnik tu w Suwałkach, w Warszawie, nawet nie wysoko kwalifikowany, mógł utrzymać niepracującą żonę 5 dzieci. A dzisiaj pracuje on, żona i 3 dzieci mają kłopoty, prawda? Jak to jest? Przecież mamy taką technikę, która nam pomaga w każdym... Jak to się dzieje? Podatki wynosiły wtedy 7%, a teraz 83%.
policjant, pan mecenas obiecuje likwidację przymusu pracy na ZUS i tak dalej, widząc to wszystko razem jest to 83%. To oczywiście nie starcza. Oczywiście nie starcza. Rząd zabiera te pieniądze. Na szczęście trochę oszukujemy na tych podatkach, więc tam płacimy tylko połowę. Połowę około 55% się płaci tak de facto. Reszta tam się jakoś no ulgi, prawda, takie śmakie się oszukuje trochę, no, jakoś się żyje. Ale generalnie rzecz biorąc, połowę, 55% płacimy. Do lipca płacimy na państwo, dopiero potem pracujemy na siebie. Przypominam to, co mówi jeden z naszych wybitnych propagatorów wolnego rynku, że kiedy pańszczyzna wynosiła 10%, to nazywało się to wyzyskiem feudalnym. A jak wynosi 55%, to się nazywa sprawiedliwość społeczna. Otóż my wolimy wrócić do wyzysku feudalnego. Akurat podatek 10% byłby w granicach normalności, czyli nie dochodowy, ale w tych granicach mówimy o wysokości podatku. I to jest niesłychanie ważne. Niesłychanie jest ważne jest, żeby każdy z ludzi wrócił do Europy, żeby człowiek czuł się Europejczykiem. My kiedyś rządziliśmy światem, my Europejczycy. Bośmy mieli wartości europejskie, a nie unijne, odwrotne. To były najlepsze wartości na świecie i dlatego rządziliśmy światem. Skoro unijne są odwrotne, to są najgorsze na świecie, nie? I dlatego nas zalewają jacyś tam Arabowie, Chińczycy, wszystko jedno kto, bo ich wartości są lepsze niż nasze. Lepsze niż nasze. Oczywiście, że kultura europejska jest znacznie wyższa od islamu, ale unijna jest gorsza od islamu. Tam się jednak w islamie się głowy mordercom obcina. Prawda? To jest wyższość cywilizacyjna zdecydowana. Cywilizacja kary śmierci cofnęła nas o 4000 lat. Cofnęła nas od czasów przed Hammurabiego. Są w tej chwili dwa plemiona w rzeczy Amazonki. Dwa plemiona w Afryce, jedno w Brukseli, które zniosły karę śmierci. Ale świat cywilizowany karę śmierci oczywiście musi mieć. Jak można nie mieć kary śmierci? Jak można nie mieć kary śmierci w kraju chrześcijańskim? Jak? Przecież Pismo Święte mówi wyraźnie. Jak gdyby ktoś bliźniemu swemu umyślnie zadziwszy się śmiercią zabił i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz. To słowa Pana Boga tuż później ci przykazania, proszę sprawdzić. I od ołtarza mego weźmiemy na mordercy. Na mordercy mówimy o zabójstwie z premedytacją. A nie o zabójstwie, tylko o mordercy z premedytacją. Nie można znieść kary śmierci. Jak to? To jest co? Damy takie dożywotnie absolutne zamiast kary śmierci? No i co? I ten skazany na dożywotnie karę śmierci zabije współwięźnia. To co? Damy mu drugie dożywocie? Absolutne? Zniesienie kary śmierci znaczy, że jest kategoria ludzi nietykalnych. Ten skazany na absolutne dożywocie może zrobić, co chce. Już nic nie można go bardziej ukarać, prawda? Tak to właśnie. Żyjemy w absurdalnym świecie. Absurdalnym świecie. Nie? Ja swobodaję się w tej Unii, ale w Polsce też tacy ludzie są. Oni mówią, no nieważna jest wysokość kary, tylko nieuchronność. To ja mówię, no to wprowadźcie za kradzież miliona nieuchronny jeden dzień więzienia i zobaczycie, czy kradzieże od tego ustaną. To nie działa. Oni wierzą, mają taki dogmat, gęgają ten lemming, to się mówi, tak? Tak sobie gredzą takie rzeczy. Naprawdę o tych chciała się rozmawiać, bo to żadne argumenty nie trafiają. Mamy do czynienia z bandą idiotów wychowanych w szkołach państwowych. Prawda? Wiadomo, że państwowe to złe, więc szkoły państwowe też są złe i tacy ludzie są wychowani. Proszę Państwa, ja tam nie będę tłumaczył, że to wszystko jest do chrzanu, wszystko bankrutuje, wszystko się rozłazi. No wszyscy to wiedzą, prawda, co ja będę tam tłumaczył. Tylko chcemy wiedzieć, że w momencie, kiedy to się rozpadnie, żeby Państwo wiedzieli, żeby te 15% ludzi co najmniej wiedziało, co się stało i dlaczego tak się stało. I wtedy, jak się to wszystko zacznie walić, to ci ludzie tam, każdy 7 sąsiadom wyjaśni, prawda, co i jak. Wystarczy. To wystarczy. Reszta i tak tego nie zrozumie. Reszta rozumie tak, no, rzeczywiście, no Korwin-Mikke mówi, że prawda. Wtedy, bo teraz to telewizję oglądają i to mi wszystko jedno, ale w momencie kryzysu sobie przypomną, prawda? Przypomnę, żeby była taka partia, nie? Tacy ludzie, którzy mówili coś dziwacznego, się wydawało. No a tu proszę, okazało się prawdą. Wałęsa rzeczywiście był agentem, no rzeczywiście. To samo ze wszystkim. Także proszę Państwa, nie byłoby dobrze właśnie, żeby w tym momencie już tam i w Senacie też ktoś był, kto tam tym senatorom będzie ten olej do głowy nakładał. Dużo oleju. Dużo oleju. No to dużo trzeba oleju. To prawda? No cóż. No.
Ja pan, panu powiem. Są ludzie naprawdę, którzy to wiedzą. Na przykład byłem kiedyś na spotkaniu, no było troszkę liczniejsze niż tutaj, ale sami przedsiębiorcy, kasala, i wygłosiłem ostre przemówienie antyrządowe. Dostałem brawa, siedząca obok mnie przedstawicielka jednej z partii politycznych, których nikogo by nie podejrzewał, mówi do mnie po cichu: panie prezesie, świetne przemówienie, popieram każde pańskie słowo. Ja powiem: a powiedz pani publicznie? O nie. Prawda? Bo oni się boją, że jak coś powiedzą to, co my mówimy, to nie zostaną wybrani, nie? Jeżeli zobaczą, że mówiąc prawdę można być wybranym, to być może będą zaczną mówić prawdę, prawda? To ten przykład oddziaływuje. Verba docet, verba trahunt, prawda? To jest to. Że jak się mówi coś takiego, już nie jest się wyśmiewany powszechnie, bo jednak ludzie mówią: a, rzeczywiście miał rację, nie? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Także dlatego państwa wybór jest tak istotny, że to jest ten jaskółka, ten sygnał, który pójdzie stąd, z północno-wschodnich krańców Polski, prawda? Pójdzie sygnał na Polskę, że są ludzie, którzy umieją myśleć i na przykład doskonale wiedzą, że PiS to nie jest partia, która dba o suwerenność Polski, bo chciałem przypomnieć, że mamy problemy na przykład z uchodźcami, dlatego że że prawa unijne ma pierwszeństwo przed polskim, nie? A dlaczego ma? Dlatego, bo podpisaliśmy traktat lizboński. A kto go negocjował? Jarosław Kaczyński. A kto za nim głosował w Sejmie? PiS. A kto go ratyfikował? Jarosław Kaczyński. A kto go podpisał? W świętej pamięci Lech Kaczyński. Prawda? Akurat, oczywiście PO też by go ratyfikował, ale podpisał dokładnie taki sam, to żeby nie było żadnej niejasności. Tylko PO nie udaje, że walczy o suwerenność, tylko od razu mówiła, że chce nas sprzedać Unii Europejskiej. Prawda? A PiS kłamał, że chce walczyć o suwerenność. Więc mam nadzieję, że państwo się nie dacie nabierać, bo to jest taka zabawa w dobrego, złego glinę, nie? Jeden mówi tak, że niby macie wybór. Otóż układ okrągłego stołu przewidywał, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy, raz my, raz wy, prawda? Kasa czeka na tego, kto wygra wybory, kłótnia o kasę jest prawdziwa. Natomiast wszystko jedno, kto wygra wybory, i tak idziemy do Unii Europejskiej, prawda? Budujemy eurosocjalizm, prawda? I tak dalej. Tak to jest. Dobra, proszę państwa, ja tak mogę gadać i gadać. Natomiast być może... O, właśnie się skończyło. Chyba bateria siadła. Ale w dobrym momencie. Powiedziałem, że mogę gadać i gadać, a teraz kończę. Halo, halo. Wielkie brawa.